Siema, siema, jestem Riot Jeepy, to jest kończenie naszej serii sprawdzań mapy. Dziś sprawdzimy sobie mapę, która się nazywa Główne. Tak, jest to mapa do Farminga 22 o nazwie Główne. Nigdy o niej wcześniej nie słyszałem tak naprawdę. Ma ona lekko ponad 4000 pobrań na portalu, z tego co zauważyłem. Kilka fajnych łatek prezentujących właśnie tę mapę, no i dzisiaj właśnie ją sobie sprawdzimy. Zanim tego przejdziemy, może wam powiem jeszcze, co autor napisał o mapie, żebyśmy wiedzieli. No i warto też oczywiście dodać, że w opisie macie link do ankiety, w której możecie zagłosować na to, jaką według was ocenę powinna mieć ta mapa od 1 do 5 gwiazdek. Link w opisie, pamiętajcie, żeby zajrzeć, a jak jesteście już po drodze do opisu, to kliknijcie łapkę w górę, bo myślę, że będzie wtedy więcej filmów z rodzenia map po prostu, nie? Dobrze, słuchajcie, mapa posiada 200 pól. 200 pól aż? Matko, 200 pól, dobra, 23 łąki, 2 lasy, tartak, 2 wioski oraz najważniejsze według mnie, czyli otwierane wszystkie bramy, drzwi na mapie. Sprawdziłem to, faktycznie jest dużo otwieranych bram. Czy wszystkie? To jeszcze nie wiem, ale zobaczymy sobie, nie? Także to jest taki trochę atut i coś, co wyróżnia tę mapę na pewno, nie? Otwierane wszystkie bramy. Nie trzeba nic kupować, żeby te bramy otworzyć, po prostu wystarczy, że sobie jesteście. Przykładowo, idziemy sobie powiedzmy tutaj. Tego pewnie nie otworzę. No nie, to jest statek ogólnie, ale na to. Proszę bardzo, otwiera się, nie? Więc to takie trochę stare statyki. Jeszcze modele nie są też najlepszej świeżości, jakby co. Ale są tutaj wszystkie właśnie otwierane bramy, nie? No, lekutki, gdzieś tam jakieś błędy się trafiają. Sorki, zajmę tylko chwilkę. Przypominam tylko, że w linku w opisie macie stronę Instant Gaming, w której macie niesamowite promocje na wszystkie gierki. Między innymi Farming Simulator, Construction Simulator czy Euro Truck Simulator. Gorąco zachęcam sobie po prostu wejść i sprawdzić, co tu na was czeka, a są naprawdę, naprawdę fajne promocje. Przykładowo Premium Edition do FS22 124 zł na ten moment, a kosztowało 244, także obniżka o prawie połowę kasy, więc no nie ma co ukrywać, sporo zaoszczędzicie kupując właśnie na stronie. Nie zwlekajcie, sprawdzajcie oferty i wracamy do odcinka. Ale mimo to naprawdę to jest, nie wiem, czy on to kopiował, czy jak to wygląda, nie? To po prostu jest wszędzie, nie? Tu się da wszystko po prostu otworzyć, więc w sumie na plus zasługuje na pewno wielki, bo możemy sobie wejść i naprawdę wszystko tutaj pootwierać, co tylko chcemy, więc można naprawdę grać na każdym gospie, jakby nie było, nie? Latające znaki zapytania, to gdzieś tam jakiś standard się zrobił farming ostatnio, nie wiem czemu. Czy to jest w ogóle ma kolizję jakoś? Jakoś ma, no, nie jest to najlepszy sposób na takie te. Na takie rzeczy, bo trochę tutaj jest błędów sporo, nie? O, jakaś chatka taka może być. Przystanek, cienia chyba zabrakło, ale okej. Jest tutaj kapliczka jakaś. Kolejny raz się otworzy. No, te podkony trochę przegięcie, nie? Ale okej, niechaj będzie, że jest. No i mapa ogólnie jest taka, nie? Taka jest ta mapa. Czy jest specyfik 200 pól? No jest ponad 200 pól, naprawdę, nie? Tutaj, jak widzicie, nie? Więc jest 217, 223 pola, z tego co widzę. Także sporo. Mapa dosyć prosta. Jak mam być 4, nie mogę znaleźć coś, co się w niej wyróżnia. Jest taka po prostu zwykła mapa. No może nie tyle, że się wszystkie te bramy otwierają. To jest coś, co ją wyróżnia, ale tak naprawdę nic poza tym. Nie ma też jakby gosp żadnych tutaj, takich gotowych. Można powiedzieć, że wszystkie są gospami i można na każdy zagrać, tak naprawdę, ale no ej, to jest bez kitu, bawię się teraz w Adama, nie? Chodzę, otwieram bramy po mapie. O, jest skup, dobra. Także, no tak to się to wszystko prezentuje. Handel z rzętami. O, tu jest handlarzyk. Trzeba wjechać tutaj do tego. No okej, ciekawe. Gospy nie ma, farmlandy są porobione również na wszystkich tych. Ja szanuję takie farmlandy, lubię jak są takie rzeczy. No to jest akurat minus, nie? Nie lubię, jak jest tak gdzieś tam w środku tego, jakieś drogi są takie, o, ale okej. Więc tutaj faktycznie sporo rzeczy się dzieje i można wejść w interakcję niemalże z każdą bramą, a nawet tak to autor napisał, wszystkie. Ze wszystkimi bramami, które są, można wejść w interakcję, więc no faktycznie jest takie coś. Jest słupek nawet tutaj, troszkę też tak, słupek nie pasuje, ale okej. No minus za modele, nie? Na pewno minus za modele, bo są wątpliwe jakości, ale może ktoś dopiero pierwszy raz tworzy mapę. Nie wiem, jeżeli coś napiszcie, czy na autor to jego pierwsza mapa, czy nie. Bo nic takiego też tutaj nie mam w opisie. W każdym razie, jakoś tam co to wygląda. Niektóre tam macie, o, tu jakieś takie dróżki porobione. No i pól na pewno jest sporo, na pewno jest sporo pól. Mi ta mapa troszkę przypomina Zdziechów. Względem tego, że jest taka rozległa, płaska i ma takie modele, znaczy, podobne modele są po prostu, nie? Ten styl taki sam też jakby jest, więc taka zdziechowata trochę bym powiedział, nie?
Ale jest fajnie tutaj. No, też tam trochę te drogi można byłoby inne zrobić, ale jak myślę, na początkowego mapmakera to jest nawet ok. No minus za to gospo, że nie ma gdzie tego, że nie ma tego gospa na początku. Ja lubię, jak autorzy robią gospy na start. Chociaż tu widzę, że jest płaski teren, tu można już sobie gospo zrobić, czy na tym miejscu, czy nawet tutaj, nie? Jest też taki terenik. Więc do budowy własnego jak najbardziej miejsce się znajdzie. I tak w sumie latam po tej mapie, nie wiem co jeszcze mogę o niej powiedzieć więcej, no bo w sumie tu niewiele jest. No minus za też za te takie budynki poprzechylane, nie? To tak raczej nie powinno być. No tak nie powinno być poprzechylanych budynków. Tak właśnie zastanawiam się, to nie jest jakiś konwert czy coś, ale nie, no. No chyba nie jest to konwertem, nie? Zakończenie, o, chociaż są znaczki nawet ładne. A jak właśnie wygląda sprawa z zakończeniem mapy takim typowym tutaj? Są jakieś takie kolizje. Takie pierwszego kontaktu, że tak powiem, z graczem. Są tutaj porobione. Okej, tu jest asfalcik. Tędy sobie leci. No i tutaj. Fajnie, że nie ma na kablach, że jest na kablach wyłączona kolizja. To akurat fajna sprawa. No, te kabelki chyba też tak nie do końca układane były. Tak poprawnie. No, coś tam wiecie, plus minus na oko, żeby było te kabelki. Ale okej. Okej, to kolejna brama. To jeszcze jako voxowe pokolenie, pamięta. I tu mamy znowu wjazd na tego ospo. Czy tu jest zejście do środka? Bo właśnie w innych widziałem, że też takie coś jest, ale nie widziałem tego zejścia do środka. W sensie było zamurowane, a tu jest. Więc okej, tutaj coś było pomyślane nad tym. Czyli to być może takie nawet, może być lekkie gospo, nie? Nawet. Coś takiego. Okej, dużo statyków takich właśnie, ale może też to... O! Krzyżyk. Krzyżyk. Podobny zrobiłem na osadzie chyba, nawet pamiętam, też z tego słupka. Więc tu właściwie gospo może być wszystko, nie? I ja też mam skup tak naprawdę. Tu jest sklep z pojazdami. Właśnie, ten sklep widziałem. Ja sobie chcę sprawdzić, jak on działa w ogóle, wiecie? Kupy są może jakieś takie, nie wiem, z raka sobie wypożyczymy. Wypożyczymy są może jeszcze tego. Okej. Okay. No i tu się respią, nie? Czyli działa. Ale bym chciał sprawdzić sobie jedną rzecz, bo powiedzmy, że chciałem sobie kupić takiego, taką maszynkę. No też się kupuje, nie? Więc jakby nie jest tam miejsce. Tu też można sobie wejść. I tu właśnie jest to zamurowane, o czym mówiłem, nie? Wcześniej. Więc też to tak trochę szkoda. Okej, okay, tędy wyjeżdżamy sobie na gospo, znaczy na asfalt i mamy wszystko. Także fajna sprawa, fajna. Czy jest coś jeszcze wam nie pokazywałem? Może zakończenie sobie jeszcze obejrzymy. No takie z takich plainów, to takie jeszcze stara szkoła trochę bym powiedział. Tych plainów. Nie, ale tu właśnie zobaczcie, to jest jakby taki płot. Jakby tu coś było takiego, że można by coś... Jakby tu coś stało wcześniej, nie? Unia Michał. O, Unia czy Michał w końcu? Czy to jest jakieś kolabo było? Nie wiem, w sumie nie znam się, dajcie znać. Okej. Okay. Ty, no i chyba tak naprawdę mapęśmy z grubsza przejrzeli, bo tu nic więcej pewnie nie będzie. No po prostu mega rzadko na te wszystkie bramy otwierane, nie? To jest super sprawa. No się to się fajnie robi, bo wystarczy mieć jedną skalę bram i się tylko powkładać do tego, jedna animacja do wszystkich i heja banana, nie? Więc tutaj pracy pewnie z tym wiele nie było, raczej kopi w klej, ale na pewno fajny pomysł, nie? Fajna to jest sprawa z tym, że właśnie można sobie wszędzie wjechać. No, no i spoczko. To jest uprawa akurat, a nie trawa, szkoda akurat, bo można było zrobić to trochę inaczej. To jest trawa, a to jest uprawa. Chyba, że to można kosić trawę u tego pana, nie? Nie wiem, może nie można kosić, nie? Co, jakieś nowe uprawy właśnie, czy nie ma nic takiego? Nie ma, nic nie ma, okej. Okay. A też jakoś nie problem dla mnie przynajmniej, nie wiem jak to dla was. Nie, to po prostu będę chodził i wszystko otwieram, no ale wiecie, to jest tak... Nie, że się czepiam, ale naprawdę wszystko można otworzyć, nie? Ale tak szukam, może coś akurat się nie da otworzyć. O, tu jest zamurowane, też fajny pomysł, bo tak Elka chciał zrobić. Okej. Okay. No, wiadomo, to się moglibyśmy tam gdzieś doczepić, o coś takiego. Ale to mniejsza, nie? Nie, już nie będę tam kazał robić jakiejś animacji, że to można otworzyć, tam to nie można. Chyba tyle ludzie, zobaczcie, no mapa jest taka, jest, widzicie sami. Trochę stolnica, nie no, stolnica festu jest. Kurde. Tu też mamy też takiego dziwnego. Jest stolnica, nie ma co ukrywać. To tutaj raczej widzimy jasno. No tak, no tu byliśmy. Dobra, nie będę więcej chyba wam coś czasu zabierał. Szybki przegląd, bo mapa dosyć powtarzalna w swoim założeniu, więc
tyle. Dzięki za uwagę. Ocencie mapkę po swojemu. Ja wam dziękuję za obecność na tym odcinku. Wpadajcie na kolejny odcinek Sprawdzaj Map i łapkujcie tę serię, bo będzie wtedy więcej filmów. I jeżeli macie jakieś fajne mapki do sprawdzenia, to jak najbardziej zapraszam do wysłania jej na maila. Tak, po prostu. Albo nazwę w komentarzu napiszcie, ja sobie jakoś ją znajdę, nie? Także dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Na razie, pa, pa.